Cześć dziewczyny. Kolejnym zabiegiem, jaki chciałabym Wam przedstawić, jest to zabieg przeciwzmarszczkowy na twarz. Do demakijażu użyjemy płynu micelarnego, do przygotowania skóry do zabiegu drobnoziarnistego peelingu. Następnie nałożymy aktywne serum przeciwzmarszczkowe, maskę algową oraz wygładzający krem do twarzy jako zakończenie zabiegu. Do demakijażu dzisiaj użyjemy płynu micelarnego. Jest to rewelacyjny produkt, który świetnie zmywa każdy makijaż. Czy tusz, czy szminka, radzi sobie naprawdę rewelacyjnie. Ma w swoim składzie aloes, len, rumianek, alantoiny, czyli wszystkie te składniki, które odpowiadają za łagodzenie i regenerację naszej skóry. Po dokładnym zmyciu makijażu przystępujemy do kolejnego etapu. Kolejnym produktem użytym do zabiegu jest delikatny peeling z wyciągiem z pestek Morelli. Ma on w swoim składzie również witaminę E, masło shea. Jak wiemy, olej z pestek z Morelli ma działanie kojące, nawilżające, jest doskonały do skóry suchej oraz wrażliwej. Peeling jest naprawdę bardzo delikatny, także dziewczyny nawet o skórach mniej grubych mogą go spokojnie używać. Witamina E jako skuteczny antyoksydant działa na naszą skórę regenerująco, także nawilżająco. Masło shea delikatnie uelastycznia. Masujemy skórę około 5-10 minut. I zmywamy. Pamiętajmy o tym, żeby bardzo dokładnie zmyć peeling drobnoziarnisty, żeby drobinki, które są w nim zawarte, nie przeszkadzały nam w dalszej części zabiegu. Jeśli już dokładnie zmyłyście peeling, to możemy przejść do kolejnego etapu. Następnym produktem, jakiego użyjemy, jest aktywne serum anti-age. Nakładamy serum na twarz. Serum ma w swoim składzie kolagen, elastynę i kwas hialuronowy. Są to składniki, które są najważniejsze, jeśli chodzi o proces regeneracji i działania przeciwzmarszczkowego na naszą skórę. Kwas hialuronowy dodatkowo poprawia jej sprężystość, a kolagen również ją nawilża. Dla wzmocnienia działania serum anti-age nałożymy na nie maskę z wyciągiem z alg, m.in. spiruliny, listownicy, morszczynu. Będzie miała ona działanie nawilżające, kojące na skórę. Po nałożeniu tej maski możecie odczuwać lekkie szczypanie skóry, ale jest to normalny objaw i nie należy się tym przejmować. Trzeba zaczekać do końca wyznaczonego czasu, czyli 10-15 minut. I czekamy. Po 15 minutach zmywamy maskę. Jako ostatni etap naszego zabiegu użyjemy wygładzający krem do twarzy. Ten krem ma w swoim składzie masło shea, witaminę A, olej ze słodkich migdałów. Wszystkie te składniki świetnie nawilżają, uelastyczniają naszą skórę. Mają działanie regenerujące i odpowiadają za spowolnienie procesu starzenia się naszej skóry. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie.